Uwaga, lecą polecajki nowych kosmetyków, które udało mi się ostatnio przetestować. Pierwsza to będzie taka odżywka, maska właściwie do włosów o średniej porowatości z Anwen. Powiem wam, że włoski są cudownie mega wygładzone. Dostałam ją od mojej siostry, która oczywiście zawsze wybiera mi wszystkie kosmetyki, bo ja się na tym nie znam. Na gwiazdkę i super kobieta działa na włoski, bo nie są takie, wiecie, nie są takim buszem, tylko tak fajnie się przyklepują. A druga rzecz to będzie SPF-ik. Pewnie już większość z was go widziało, ale taki z Altruist. Superkowy się nakłada, nie jest taki mega wydajny, fajnie na nim też wygląda makijaż. Przynajmniej taki makijaż, jaki ja nakładam, czyli mega delikatny. Nie roluje się tak i ładnie buźka po nim wygląda. Także polecam. Ja ogólnie na zmianę z moimi ukochanymi kanapkami jadam tortille, także nie ma tutaj w tym nic dziwnego i tortille zawsze robię bardzo podobnie, więc robię sos majonezowo-keczupowy, dodaję jak najwięcej warzyw, wszystko to co mam w lodówce i różne rodzaje tofu, tutaj akurat sweet chili, które bardzo fajnie zgrywa się z papryką, z zielonym ogórkiem, także bardzo, bardzo duże polecanko. To jest takie na maksa proste śniadanie, które można zrobić w kilka minut, a które bardzo fajnie smakuje, jest super fancy moim zdaniem, no i po prostu może być także odżywcze i robione na różne sposoby. Hej kaziomeczki, witam się z wami już tak oficjalnie z mojego punktu dowodzenia. Dzisiaj szykuje się dosyć intensywny dzień, mimo że mamy sobotę i mimo że w planach miałam się odpoczywać, no to jednak nie. Oprócz tego, że dzisiaj będzie oczywiście trening, mam nadzieję, że tym razem uda mi się więcej trochę wrzutek dla was nagrać, no to muszę skończyć montować film, muszę skończyć pisać też materiały dla was, ponieważ już w poniedziałek jest w końcu premiera mojego e-booka Plant-based, jak być wege i nie oszaleć. Jak oglądacie ten filmik, to ten e-book istnieje już przez tydzień i śmiga i już dawno jest po premierze i ja już pewnie dawno skończyłam się stresować i odsypiałam cały tydzień stresu. Dzisiaj takie ostatnie rzeczy związane z publikacją materiałów takich promocyjnych muszę dogrywać. Także mam nadzieję, że uda mi się w ogóle nagrać coś fajnego dla was, że uda mi się pociągnąć tego vloga dzisiejszego. Jestem trochę podekscytowana, trochę zestresowana. Ale myślę, że jednak bardziej podekscytowana. Także zapraszam was na ten super dzień ze mną. Ile mam czasu? Ale musisz jeszcze 10 zrobić. Miałam zrobić jakiś ekstra obiadek, ale nagrywaliśmy właśnie z Piotrkiem przez jakąś godzinę albo i dłużej rolkę do współpracy reklamowej. Także jestem już strasznie głodna. Piotrek, że tak powiem, zjadł produkt, który był we współpracy, więc on się najadł. A ja zrobię sobie po prostu już te w piekarniku te ziemniaczki już gotowe, które możecie kupić w Biedrze i do tego zrobię sobie... Co ja sobie mogę zrobić do tego? Sznycelkę i pokroję warzywa i tyle. Bo już jestem chyba trochę zbyt zmęczona na to, żeby robić jeszcze coś dodatkowego.
W ogóle słuchajcie, już jakiś czas testujemy to stojące biurko, w które zainwestowaliśmy. Aktualnie oczywiście teraz siedzę, co się bardzo rzadko zdarza. Ostatnimi czasy to na palcach jednej ręki dosłownie policzę, ile razy siedziałam. I muszę wam powiedzieć, że jeśli zastanawiacie się, czy zainwestować w tego rodzaju biurko, to na maksa polecam. Bo ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale no ja dosyć dużo siedzę przy komputerze, bo też dużo pracuję nad planami, dużo montuję i tak dalej. I bardzo często miałam po prostu spięte kaptury, bo do tego wszystkiego dochodzi też trening siłowy, dochodzi trenowanie z podopiecznymi i tak dalej. No więc gdzieś tam spięcie górnych części ciała było dosyć duże. A odkąd mamy to stojące biurko, odkąd właściwie cały czas jak pracuję, to stoję, to przede wszystkim lepiej się koncentruję i lepiej mi się ogólnie pracuje. Po drugie, te kaptury są zdecydowanie mniej spięte i zauważyłam to razem z Piotrkiem, to nie jest mój wymysł. No dosłownie to jest taki game changer, że to jest chyba najlepszy zakup 2022 roku. Polecam na maksa. Mam dla was taką wskazówkę. Właśnie te żabki, ponieważ nie mamy w domu ani chipsów, ani nic słodkiego, bo my zwykle nie kupujemy tego na zapas. I to jest mega fajny sposób, bo... Okej, strasznie ciemno. I to jest mega fajny sposób, ponieważ jeśli serio będziecie mieli ochotę na te batony i serio będziecie mieli ochotę na te chipsy, to po pierwsze przynajmniej się przejdziecie do sklepu, a po drugie, jeśli naprawdę będziecie chcieli właśnie coś takiego zjeść, czy to słodkiego, czy jakieś chipsy, czy inne przekąski, to nie będzie wam przeszkadzało to, że musicie pobiegać do sklepu. A jeśli wcale nie będziecie mieli aż takiej ochoty, to po prostu zostaniecie na chacie. Czas na standardową porcję polecajek książkowych, bo wiem, że to lubicie. Ostatnio zaczęłam czytać Finansowego Ninja i przyznam wam się, że trochę powolnie i mozolnie mi to idzie, ale myślę, że to jest wartościowa książka dla każdego, kto chce się nauczyć oszczędzać. Oprócz tego wykupiłam sobie ostatnio znowu pakiet na Legini i zaczęłam czytać trochę więcej beletrystyki, jeszcze więcej, jeśli się da. I mam wam do powiedzenia super książki The Inheritance Game. To jest typowa beletrystyka, ale będziecie się przy tym świetnie bawić, serio.